status osoby bezrobotnej to dla większości konieczność, o której chce się jak najszybciej oczywiście zapomnieć. Znalezienie pracy nie jest łatwe, mimo że urzędnicy w Powiatowym Urzędzie Pracy robią wszystko, by było inaczej. W ostatnim czasie rozstrzygnęliśmy konkurs na dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Na nasze zaproszenie na składanie ofert wpłynęło ponad 90 wniosków osób bezrobotnych. Spektrum działalności było bardzo szerokie. Były i działalności z zakresu budownictwa, czy też usług, takich jak zakłady kosmetyczne, fryzjerskie, salony pielęgnacji zwierząt, były usługi geodezyjne, były także usługi wyceny nieruchomości, sklepy. Także mówię, spektrum działalności dosyć szerokie było. Z tych ponad 90 wniosków mogliśmy rozpatrzyć zaledwie 15 jako wnioski pozytywnie zaopiniowane. Był to dopiero pierwszy nabór w tym roku. Spodziewamy się dodatkowych środków i na pewno te wnioski będą jeszcze w tym roku przyjmowane. Ale z roku na rok zauważamy, że w każdym naborze mamy coraz większe zainteresowanie osób bezrobotnych własnymi środkami na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Kilkanaście nowych firm to być może w przyszłości kolejne miejsca pracy, ale co z tymi, którym mimo szczerych chęci i odpowiednich kwalifikacji tym razem nie wyszło? W najbliższym czasie, prawdopodobnie w tym tygodniu, ogłosimy nabór środków ze środków europejskich. Zamierzamy ogłosić nabór na ponad 200 miejsc do odbycia stażu. Będą to staże przeznaczone dla osób do 30 roku życia. Oprócz tej kategorii wiekowej będą też inne wymogi, czy na przykład czy osoba jest osobą długotrwale bezrobotną, osobą niepełnosprawną, czy też osobą w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Te wszystkie informacje zostaną zamieszczone w ogłoszeniu o naborze. Także wszystkich chętnych zapraszam do tego, aby w tym tygodniu odwiedzali naszą stronę internetową i na pewno wszystkie informacje, które będą istotne, będą mogli z tej strony pobrać. Oprócz tych właśnie środków na staże będą też środki na szkolenia oraz na bony zasiedleniowe, czyli dla tych osób, które zamierzają wyjechać w celu podjęcia zatrudnienia poza Szczecinkiem. Zanim nadzieje związane z własną działalnością czy odbyciem wymarzonego stażu, należy oczywiście zdobyć status osoby bezrobotnej. Każda osoba, która chce zarejestrować się w Urzędzie Pracy, powinna mieć przy sobie dokument potwierdzający tożsamość, czyli albo dowód osobisty, albo prawo jazdy, bądź też książeczkę wojskową. Oprócz tego powinna mieć komplet dokumentów takie jak świadectwa pracy. Jeżeli pracowała na umowę o pracę, to są świadectwa pracy. Jeżeli pracowała na umowę zlecenia, to powinno to być zaświadczenia o okresie wykonywania tej umowy i uzyskiwanych dochodach w rozbiciu na poszczególne miesiące. Oprócz tego osoba, która do nas się zgłasza, powinna mieć dyplom ukończenia szkoły, ewentualnie uczelni wyższej, bądź też inne dokumenty potwierdzające jej uprawnienia czy też kwalifikacje. W przypadku osób, które prowadziły działalność gospodarczą, to taka osoba powinna mieć przy sobie również zaświadczenie z ZUS-u o okresie prowadzenia tej działalności, czy były odprowadzone składki na ubezpieczenie społeczne oraz na fundusz pracy i od jakiej wysokości one były naliczane, ponieważ te elementy wpływają na to, czy osoba, która u nas się zarejestruje, będzie osobą bezrobotną z prawem, czy też bez prawa do zasiłku. Zasiłek – ważna sprawa, ale ważniejsze wydaje się, by nie tracić motywacji, nadziei i determinacji w poszukiwaniu nowego początku. Nowa praca, staż czy działalność gospodarcza – warto powalczyć o swoją przyszłość. Miasto z wizją.pl. To dla Was zmieniamy Szczecinek. www.miastozwizją.pl